Dzień dobry, dzień dobry. A co jest dzień jak co dzień? Wczoraj nie było mnie w pracy i patrzę, co tu się na placu dzieje. Tak, tutaj auto do testów. Tutaj Mateusza auto do testów. Tutaj auto widzę, Sebuś ogarnął, czyli tu był rozrząd, skrzynia biegów, no taki gruby przegląd. Ale tutaj widzę ślicznotkę. 850 na takich nietuzinkowych felgach. Z tego co kojarzę, to na jakiś przeglądzik samochód był umówiony. No dobra, przestawię auto, żeby zrobić sobie miejsce i tutaj wjechać swoim autem na swoje stanowisko. Już patrzymy, czy tu... O, jest otwarte, proszę bardzo. Zobaczymy, jak zagada. V12. Przestawimy samochód, no to jedziemy. No i ja to szanuję, V12 to jest V12, prawdziwe BMW. Zapraszam do oglądania odcinka. Coś się trzęsie. Check engine, proszę bardzo. I słabo reaguje na pedał. No zobaczymy. Przestawiam samochody i zabieramy się do ACS dzień jak co dzień. Siema wujek z rana. Siema. Widzę, kręcisz śrubki. Tak. I co, podmieniłeś ten wałek? Podmieniłem. No bo ja szczerze innego pomysłu nie mam. No. Nie wiem, no. Jak dla mnie to jest problem elektroniczny, ale no, on się mylił. No. Poskładajmy, i tak musieliśmy, zobaczcie. Bo słuchajcie, tutaj podejrzewaliśmy, zresztą był ślad, że czujnik dotykał wałka i są wersje, w których są właśnie takie podkówki. Gdzie masz te podkówki? Zdjąłeś? Tu. O, tu są takie podkówki, ale w niektórych wersjach tych podkówek nie było. My założyliśmy te podkówki, bo myśleliśmy, że tym samym się po prostu odsunie dekiel i będzie wszystko grać. Okazuje się, że tutaj w tej wersji nie mogą być podkówki, bo się olej lał po prostu na kolektor wydechowy. Tak więc składamy to tak jak było. Założyliśmy inny wałek, raczej inny, no dedykowany do tego samochodu, ale inny. Być może tu jest jakiś problem. Jest też od nas zespół regulacyjny i tyle. Jak ta operacja nie przyniesie żadnych efektów, odstawię samochód do elektroniki Grabowski, bo szczerze nie mam innego pomysłu. No. Tak mi się wydaje, że to będzie właśnie problem bardziej elektroniczny, ale... No bo ile razy, no kurde, można to sprawdzać. Jest zawsze, no po prostu, słuchajcie, idealnie. Rozrząd jest ustawiony idealnie, wyrzuca błąd właśnie przestawionego wałka wydechowego i to po chwili. Pracuje i po chwili wyrzuca. Z samego rana przestawiam samochody. Odpalam kolejną V12. Proszę bardzo. No tutaj mam samochód do testów Mateusza po przeglądzie mechatroniki w automatycznej skrzyni biegów. Zobaczymy, jak bije bieg. Proszę. Tu ze wstecznym był problem. Och, jakie szarpnięcie. No właśnie, będzie trzeba zobaczyć. W każdym razie wujek jak to rozebrał, to tutaj dość sporo było opiłków. Ale zaryzykowaliśmy, też z Mateuszem gadałem. Może się uda, tak? Także tak to wygląda. O, szarpnięcie. No ale cofa. Jak to się mówi, przyspiesza. Ej, jak to jest? Jedzie, przyspiesza, skręca, hamuje, dobra. Jakkolwiek. Nie jestem handlarzem, więc się na tym nie znam. Otwieram szybkę i jadę samochodem, który jest u wujka tam na stanowisku, do Bosty na ustawienie geometrii. Proszę bardzo, E90. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku wujek tutaj wymieniał tuleje pływające, tak zwane wachliwe, i osłony tarcz kotwicznych oraz jakiś tam przeglądzik, ja już nie pamiętam, zamocował wydech, bo brzęczał. Jadąc do Bosty, przejadę się, zobaczę, czy wszystko gra i buczy, bo tutaj była luźna osłona tarczy, czyli taka osłona kotwiczna, osłona przeciwpyłowa, różnie się to nazywa, a tak naprawdę jest to osłona przeciwpyłowa. Po prostu brzęczało z lewej strony i właściciel pojazdu myślał, że jest wahacz do wymiany.
No co, udało się i naprawa wyszła mniej niż wahacz, prawda? Tutaj wujek jeszcze przekonserwował te blaszki, które trzymają w ryzach klocek, żeby nie latał luźno, bo podczas naciskania hamulca był hałas, one się przesuwały i hałasowały, więc wujek to oczyścił, delikatnie przesmarował takim specjalnym smarem i posłuchajcie sobie, czy coś się dzieje. Cisza. Cisza. A tak, bardzo to hałasowało i irytowało właściciela pojazdu. Jadę się tylko przejechać tyle o ile i jadę do Bosty. Widzę, Sebuś, że już tutaj samochód do ciebie dotarł. Dotarł. Czyli tu leje? Tak. Już. I serwis skrzyni? Tak, już serwis skrzyni zacząłem. Aha, okej, okay, no to super, bo tutaj i co, Kamil odpalił, wszystko działa, tak? Chyba tak, no wjechał. Wjechał, tak? O własnych siłach. No dobra, to sobie działaj. Do wujka wjechaliśmy pięknym samochodem. Klient czeka na zewnątrz, na oględziny taki przeglądzik, żeby pan wiedział, czy coś jest do roboty, czy nie. Tutaj zobaczcie sobie, jaki piękny wydech wysparzony. Gdzieś tam pan mówi, że rano coś brzęczy. Mi się wydaje, że to wastegate, wiesz, tak, że będzie trzeba tam zobaczyć, czy luźno coś nie lata, nie? Albo nawet tutaj klapa może, wiesz. No ale to by trzeba zobaczyć, nie? No na razie tam patrzę, szamorki, tak, tego typu tak. Rzeczy. Jakaś osłona jest wygryziona. A, czyli osłona, to na pewno, to trzeba zapisać. Zaraz jakąś kartę przyniosę, zapiszemy. Zobacz, tu leje reakcyjny, ale chyba były wymieniane, bo widzę, są świeże. No tutaj pan na bieżąco, aczkolwiek zobacz. Zdejmij osłonę, zobacz, czy się nie wylała. Dostała strzała, wiesz, czy, bo wiesz, może być wylana, ale też nie musi mieć luzu, nie? Cześć, Kamil. Siema. Od razu mi się przypomniało, że tutaj jest właśnie tyle rozbierania, żeby zrobić ten serwis. Dobra, jakieś uwagi? Tak. Daj latarkę. Klient mówił, żeby zobaczyć, ile ta osłona kosztuje. No, mówił, że... No i żeby właśnie sprawdzić, żeby ona nie odpadła, czy coś? Odpaść to nie odpadnie, nie? A sprawdzić cenę można, no bo... Dobra, nawet tego sprawdzić nie wyjmę. Sprawdzić cenę, on właśnie mówił, że może ewentualnie używkę czy coś, no ale raczej nie będziemy się tam... Bawić w używki. Dokładnie. Jak coś, to ewentualnie klient będzie sobie szukał. No ale sprawdzić cenę, po prostu im powiedzieć, bo nie wiem, no może tak. Się zdecyduje, chociaż wątpię, jak to pewnie ze dwa koła kosztuje. A jak ten wycieki silnik dobrze pracuje po tym operacji, tak? Tak, tak, tak. Bo tylko właśnie, tylko tą rurkę właśnie trzeba do tej pokrywy spróbować jeszcze. No bo to zamiennik jest, to sobie zobacz, może opalareczką, może coś, wiesz, ta rureczka, co tam jest w pokrywę wchodzi, nie? A. Bo my ją standardowo zawsze wymieniamy, bo jak ją zdejmujesz, to pęka, nie? Także tak. A, jest... Co to? Ty, co to? Weź to obetnij, bo to będzie tak, brzęczało. No. I mówił właśnie klient, że czasem po odpaleniu, że słyszy jakieś wibracje czy coś. I myślę, że to może być to. No to jest to na 100%. Ja nawet nagram taki film. A tu ktoś jakieś opaseczki założył, bo chciał pewnie to złapać albo... A, dobra. Tam jest bandaż i też przerdzewiały trochę. Ale bandaż wiecie, co powoduje, że rdzewieje kolektor. Ja tak sobie barany załatwiłem. Wziąłbyś palucha i byś tam właśnie poświecił na ten bandaż, tu poruszał, a ja to nagram właśnie dla klienta. Sebuś, to może to. Dobra. I co, wujek, odnośnie brzęczenia, jak tam wastegate? Wiesz co, na wastegate tutaj nie wydaje dźwięków żadnych. No tam delikatnie coś. Natomiast jak z dołu tam uderzyłem w wydech, to tak jakby plecionka szeleściła. No to może plecionka po prostu na zimno szeleści, nie? Tak. Dobra, sprawdź tu płyn jeszcze, jak coś to dolej, takie tam rzeczy, nie? Dobra. Jedziemy na próbę tutaj tym samochodem, w którym był gruby serwis, czyli wymiana rozrządu, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów, przekonserwowanie hamulców, bo też między innymi trzeszczało. Udrożnienie kanałów wody, od dachu. Zresztą zaraz otworzymy dach. Jest taka piękna pogoda, że pojedziemy sobie co? Tam jest kabriolet, nie? O. Proszę bardzo. Idzie. Elegancja Francji. Co? Tak można żyć. Dobra.
jeszcze akumulator był wymieniany, o teraz mi się przypomniało, no taki duży przegląd. Samochód nie ma jakiegoś dużego przebiegu, bo ma 45 tysięcy, ale te rozrządy fabryczne, one nie były jakieś super hiper, więc pan postanowił właśnie to wymienić i rzeczywiście jakiś tam delikatny luz był. Generalnie nawet nie chodzi o to, czy był wyciągnięty, czy nie. W tym przypadku chodzi o to, że on ma swoje lata i te prowadnice są plastikowe, więc mogą się posypać, popsuć i uszkodzić silnik tak naprawdę. Wszystko tu wieje, chłopie. Dobra, Kamil, sprawdź, czy tu wszystko jest przeglądane, albo ja sprawdzę przeglądy wszystkie poustawiane. Informacja, status. Później przyjedziemy, po rozgrzaniu sprawdzimy jeszcze stan oleju, nie? Wymogi serwisowe. Dobra, płyn hamulcowy robiliśmy. A właśnie, jeszcze płyn hamulcowy. Olej zrobiony. Okładziny, tył, wszystko w porządku, także tak to wygląda. Przejedziemy się, zobaczymy, czy wszystko działa i jak wrócimy, będzie silnik rozgrzany, zrobimy pomiar poziomu oleju. Wracamy z jazdy testowej i muszę wam powiedzieć, że kurczę, czy N20 może ładnie brzmieć i ładnie przyspieszać? Zobaczcie. Czemu nie? No tu jest przebieg jaki jest, ale olej jest wymieniany, myślę, z 5 razy już. Także to jest właśnie klucz do sukcesu i długotrwałości silnika N20. Zresztą dzisiaj był na kontroli u nas samochód. To była dwójeczka, tak, Kamil? Tak. Dwójeczka. I ten. No i co? I jak tam silnik brzmiał? I pan też często wymienia olej, prawda? Tak, tak. I też rozrząd robiliśmy. No. Wydech jest tam zrobiony, program jest zrobiony. Tak. Znaczy no tutaj, żeby być takim ścisłym, to tam jest w tej dwójce dokładnie N26. No ale... Bo to na stany, nie? No to na stany, no ale to... Ale to generalnie no można powiedzieć, że jest to samo. Znaczy no... No te silniki też potrafią być... Długotrwałe. Potrafią nie przysporzyć problemów właścicielom, no ale... Jak dbasz, tak masz. No chyba tak, nie, Kamil? No. Albo też zależy na jaki egzemplarz trafisz. No, no właśnie, to, mi się tak bo przecież ile razy jakiś porządny silnik też był wymieniany na gwarancji WASO. No. Prawda? Albo skrzynia biegów. No zgadza się. Albo dyfer. Takie przypadki są, no ale... Wiadomo, są wyjątki od reguły. To nie jest tak, że jak kupisz auto z N20, to będziesz miał problem, no ale jest na to szansa dosyć duża. Dość duża. Prawdopodobieństwo jest większe niż z innym silnikiem. No. Według naszej oceny N20 i N63 to takie chyba dwa najgorsze silniki BMW. No, z tym, że N63, no to jeszcze można się spodziewać, że to nie jest tani, nie? Tani silnik. No tak, po prostu jak go kupujesz, to wiesz z urzędu, że może ci coś spotkać. No, nie? Przynajmniej powinno się mieć takie coś z tyłu głowy. A N20, no to jednak jest, wiesz, no 2 litry benzynka, no to powinno być, wiesz, no. No samochód użytkowy dla każdego praktycznie. Dokładnie. Zwykłego Kowalskiego, można powiedzieć. No dobra, jazda testowa zakończona. W warsztacie tylko odpalimy poziom po prostu oleju i zabieramy się za następne samochody. Zresztą przyjechał samochód X5, który w którymś tam odcinku występował. Była trafiona rura interkulera z prawej strony. Już zdiagnozowaliśmy, wyskoczyła rura interkulera z lewej strony. Także Kamil zacznie to rozbierać i zobaczymy, co tam się dzieje. No i poziom oleju w porządku, od razu zamknęliśmy dach, auto można odstawić i poinformować pana, że jest gotowe do odbioru. I co, Kamil? No nie wiem, jest rura jest wypięta. Daj latareczkę. Jak spojrzysz z tej strony, to dotyka tam do koła, do kółka pasowego na pompie. Ale od środka nie widać, żeby była dziura na wylot, nie? No dobra, to trzeba spróbować po prostu to zapiąć. Tylko nie wiem, czy nie będzie trzeba odpuścić tego interkulera, bo Sebastian jak wpinał ten przewód, to demontował, wiesz... Nie, bo tu jest problem. No tu jest problem i chyba będzie trzeba chociaż na tyle odpuścić, żeby tu była ta możliwość tego, wiesz, wpięcia, nie? U Sebastiana 850. Sebastian zrobił diagnostykę i ogarnął już
czym był problem, dlaczego świecił się check engine. No. Okazały się jakieś niekontakty, słuchajcie, tutaj w różnych wtyczkach, sobie wszystko poczyścił, działa. A co z tym przewodem? Który to przewód? Ja też nie widzę. No ja też nie widzę. Tak, ogólnie są bardzo twarde te gumy. Tutaj też nie widzę. Tu też nie widzę. Więc, no nie wiem, no. Jest napisane prawy dolot, pęknięta rura gumowa, dolot po prawej stronie do filtra powietrza. No to to. To może zdejmij i zobacz. Zdejmę, nie? I zweryfikuję, bo... Dobra. Wujek robi porządeczki. Tutaj V10 wyjął, bo wyciągamy M-Powera do M6, bo już mamy kompresor klimatyzacji, także postaramy się poskładać ten silnik, tak żeby z nim wjechać. Ja szczerze nie wiem, czy nie zjechać z belką, wiesz, i tak wstawić i wjechać, nie wiem. Musisz pomyśleć, wujek. Zobaczymy. Nie, bo to też nie będzie takie łatwe. I też zobaczyć, bo tak, kopułkę przewody gdzieś nowe są. Także musisz to wszystko popatrzeć. Na razie zrób porządek i tam te po prostu wszystkie rzeczy, które nie są potrzebne, wynosimy do magazynku. Tutaj w tym X5, w którym wypiął się przewód. Przewód wpiliśmy, pojechaliśmy na próbę. No i niestety wystrzelił. Tutaj to wszystko jest na tyle wyrobione, że tak naprawdę pasowałoby wymienić interkuler i rurę, bo one po prostu już względem siebie są wyrobione, więc jak wymienimy czy interkuler, czy rurę, to i tak nie będzie do końca tak jak trzeba. Nie chcemy ryzykować, tak więc zaraz zrobię kalkulację i poinformuję klienta, jak temat wygląda. Do Kamila wjeżdżam tutaj XM3. Na przeglądzik olejowo-filtrowy i płyn hamulcowy. Tak więc przestawiam tutaj E60. Jak tam, Sebuś, tu od spodu? Powiem ci, że znalazłem sygnały dźwiękowe. A, no to sprawdź, czy działają właśnie sygnały, to jak coś. I sprawdź mi pióra wycieraczek, bo od strony kierowcy z zamiennika znalazłem, ale nie wiem, jaka długość jest potrzebna na prawą stronę. Jak to tutaj z tyłu wygląda? Żadnych wycieków? Nic tutaj no, nie ma? Nic, no. Tu widzę wydeszki końcowe zrobione. Dyferek jak nowy. Super. Amorki widzę. Czerwone, szybkie, prędkie i sportowe. No i elegancko. Tu jakaś pajęczynka. No to dobrze, się cieszę. Co? Sprawdzić na akumulatorze, czy działają? No tak, ale wątpię, żeby to jest zepsute. Tu są na wtyczki, czy na wsówki? Na wtyczki. Te jeszcze takie, jakie... To ja przyszedł. Zrobię pewnie na ten, bo to wiesz, będzie ciężko. Wiesz, o co chodzi. Ja ostatnio robiłem w którymś... A, w M560 robiłem też na wsóweczki eleganckie. Echo. Nie ma tu kunolisa jakiegoś? Nie ma kunolisa? Nie ma. Ha. Czyli tak, pompa wspomagania jest tam. Ale szczerze to dobrze było ją zdjąć i chyba w całości, nie? Wujek założył, co? Wiązka elektryczna jest w fajnym stanie. No. Weź tutaj może na razie przytrzymaj. Jeszcze. O kurde, dobra. O, jest. A i tu jest ten brakujący kolektor. Szczerze to by trzeba też go... Aha. No, a... To są przepustniczki chyba. Przepustniczki, no kolektor jest tam, ale to i tak trzeba w całości włożyć, nie, wujek? Tak. Tylko teraz tak, czy będziesz chciał go górą czy dołem? Górą to ja nie wiem, czy on wejdzie. Nie, wejdzie. Powinien... Wejdzie, bez... A, bo tu jeszcze to i tak skrzynię trzeba najpierw zdjąć. No tak, no bo tak to zrobili, że wiesz... Nam silnik przyjechał osobno, my tego nie wyjmowaliśmy, także będziemy mieli tutaj niezłe jazdy. O, przewód ucięty, tak? Dobra. Szczerze to już mi się nie chce. Widzę, że maska i tak była zdejmowana, bo go górą wyjmowali. To my też tak zrobimy, nie? Tak samo go wsadzimy, no. Chłodnice, wszystkie rzeczy tam są, nie? No dobra, to już wujek wiesz, gdzie są brakujące elementy. Barany chyba powinny tam być, czy są założone? Są tam. Są tam, tak? Tak. Na pewno kopułkę trzeba. Przewody są nowe. Z tego co pamiętam. Dobra, po obiedzie sobie wszystko obejrzę. Ja tylko bym win spisał, bo mi gdzieś cały kosztorys uciekł od silnika. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To musi tam być, jedziemy.
Z chlebem, baby! No, o człowieku! Empower, co on musi dźwigać? Dobra. Troszeczkę do... Teraz do Kamila, tak? Tylko tu nie ma... Dobra, trochę przekręć, tak? I do ciebie, wujek, trochę. No, to ja go sam tutaj nie podniosę. Dobra, dawaj. Dobra. Jest. Człowieku. Rozejść. Słyszałem, Sebuś, że trąbiłeś. Nie, no petarda. Elegancko. Aż ci latarka zgasła. On zdążył zgasnąć. Do ładowania. No dobra, to co? To tu chyba z listy prawie wszystko, tak? A, te rurki przyjdą. No to te gumowe. No to jak przyjdą gumowe, to wtedy ogarniemy. Ten jeszcze wycieraczki możesz wymienić, nie? Wujek, widzę, wszystko pasuje. Zobaczcie sobie tutaj, jaki Frankenstein. No tam w tamtym silniku korba wyszła tędy i uszkodziła, bo tu normalnie to tak jeszcze było, ale już tak nie robiliśmy. No ta śruba tu wystarczy, nie, wujek? A. Spokojnie. I mocowanie też znalazłeś. Tutaj widzę od kompresora. No dobra, pomału będzie się kompletował. A, od razu idę tam kopułkę jeszcze zamówić, póki pamiętam. Dzień dobry, z rana. Pełny plac samochodów. Proszę bardzo. Dodatkowo mamy też samochód tutaj podstawiony. Nawet dwa. Kluczyki zapasowe są, także wjeżdżamy. O kurde. O, zobaczymy, jak brzmi na zimno. Cold start. Dobrze brzmi, prawda? V8 wolno ssące. Takich silników nie będzie. Wujek tu z samego rana walczy. Szuka części. Odstawa filtra, śruby, tego typu rzeczy. Tak, żeby to poskładać. Tutaj o nowe przewody wysokiego napięcia. Tutaj proszę bardzo, kompresor klimatyzacji. No i tyle, także składamy. Ja idę poprzestawiać samochody, bo jest naprawdę ich dużo. Tak, żeby chłopaki mieli co robić. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Tutaj grzeje się Ema. Wjeżdżamy nią na serwis. Tam wyjadę 850 i wstawiam tutaj oto ten samochód na wymianę siłowników klapy. Do odbioru. I co? I tutaj tym srebrnym wjeżdżam do Sebastiana na wymianę tulei wahacza tylnego H. No i tam przewody, jeszcze jakieś inne rzeczy, także przestawiam samochody, bo chcę pojechać do fryzjera, a zostało mi 15 minut na przestawienie, także zabieram się za przestawianie. Wróciłem od fryzjera, a tutaj zobaczcie, co się dzieje. Panowie robią wymiary na dywaniki z firmy dywanikowej, żeby mieć w ofercie do szósteczki dywaniki. Kamil tutaj walczy z elektryczną klapą i co tutaj, Kamil, się wydarzyło, powiedz mi. Znaczy tutaj klient przywiózł swoje siłowniki elektryczne i tu jest taka opcja, że we W10-kach przed marcem 2014 roku były napędy klapy automatycznej z lewej i z prawej strony. A po marcu 2014 był tylko z jednej strony. To jest samochód. Czyli on tak wtedy wygląda. I on wtedy inaczej wygląda. I to jest samochód z września, z 15 roku, chyba z września właśnie. No i właśnie był taki, nie? I tu ogólnie to już jest doposażenie, bo powinien, nie ma tego. Ale ktoś, czyli właśnie tu sterownik nawet właśnie jest. Doposażył w dobrą wersję, w taką, jaka powinna być z jednej strony. Jest właśnie sterownik, jest tylko jedna wtyczka na tylko jeden właśnie automatyczny ten siłownik. No i ja jeszcze nie mając tej wiedzy, że tu jest takie różnice i tak dalej, tylko że tyle, że wiedziałem po prostu, że inaczej wyglądają. Zamontowałem ten jeden właśnie lewy. No i on czasem się otworzy automatycznie, ale już się nie zamyka. To po prostu
jak ktoś robił doposażenie, to zrobił pod tym przyciskiem domykanie, nie? Aha. Żeby ten. I raz mi też to zadziałało, ale generalnie no nie działa to tak jak powinno i nie kasuje się błąd w komputerze tego siłownika, przez co nie da się zrobić też inicjalizacji. Także no prawdopodobnie musi po prostu być ten napęd dedykowany do tej wersji, nie? No dobra, to co, dzwonić do pana, tak? Tak, dzwonię właśnie i żeby zaraz, ustalić co z tym zaraz robimy, to tak? Wszystko ustalimy. Dobra. Trzeba z ósemkę zaprowadzamy do pana Jacka, słuchajcie, nie do pana Jacka. Kurde, jeszcze tak przyzwyczaiłem. Do elektroniki Grabowski, bo tu jednak chocki, klocki się elektryczne dzieją i właśnie trzeba, Kamil, zadzwonić do tego pana, o właśnie. Czy jest zgoda na to, nie? Wiesz o co chodzi. Poczekaj, o. O, czy jest zgoda? I zaprowadzimy też 550. Słuchajcie, zaprowadzimy do Krzysztofa, do elektroniki, bo tutaj jest do zrobienia światło przeciwmgłowe i jak wiecie, tutaj mamy ten problem z przestawieniem tego rozrządu, ale to nie jest fizycznie przestawione i auto tak naprawdę normalnie jeździ, bo ja już dzisiaj jeździłem tym samochodem. Także Krzysztof zrobi to światło przeciwmgłowe. Zrobi temat ciśnień w kołach, bo tu widzę, są w ogóle czujniki, to jest niezła historia. I błąd SOS. I Krzysztof jeszcze podmieni sterownik silnika, żeby zobaczyć, czy to jest problem elektroniczny. Także dzisiaj mamy dwa takie kursy. Zaraz dzwonimy do właściciela ósemki, czy jest zgoda. Dzisiaj nikt nie odbiera telefonów. Wakacje się już zaczęły, czy co? No nie, to dobra, czekamy na telefony w takim razie, bo to nie ma co. A i tak musimy czekać na szefową, bo szefowa z pieskiem pojechała. Pieskowi coś do ucha wpadło, ale podobno wszystko dobrze już jest. Tak? Tak. Nic nie znaleźli, jakiś tam coś... Ale zaczerwieniono jakieś... Tak, było. Coś tam było, nie? I tyle. Chyba, że wyleciała, może mucha wpadła, wyleciała, no trudno jest mi powiedzieć, no. Kurde, no tak to jest, słuchajcie, z takim zwierzakiem, no. Kurde, to jest... członek rodziny. Widzę, Sebek już jeden wahacz wyjął. Ty, ale to też jakoś słabo wygląda. Ale luzów nie ma? Nie ma. To na razie zostawmy. Jak będą, to będziemy robić. Pokaż. Stara tuleja, tak? Czy nowa? No jak stara? Tu jest już nowa, proszę już pana. Jest nowa, no. Tu jest już nowa, a tu jest, widzę, stara. I co, wypadła? Pewnie. Nie, musiałem wygrzać. Tak? Nie chciało ten, ale wywalone, nie? Ale były włożone te tylne z tej strony też. Nie, tak, czyli coś było źle. Dobra, o, Kamil, ktoś dzwoni. Dobra, to zobaczymy. Kto? To nie ten odklepy. A, to nie. I to też nie ten. Dobra, to... Spoko. Adam Kuntzkam? Halo? Halo, o, dzień dobry. Myślałem, że jakaś poczta głosowa. Dzień dobry, kłaniam się. Drogi panie, mam z takim zapytaniem, ponieważ był u was na naprawie samochód marki BMW seria 5. Tak. No pewnie BMW macie sporo, więc to wiele nie mówi. To była wycówka 2021. Auto zostało potem sprzedane w Michałowicach. No i Pech chciał, że ten po przejechaniu tych x kilometrów, a jeszcze w okresie trwania rękojmi z państwa strony, silnik się uszkodził. Z tego co widzę, był po generalnym remoncie, bo lista części jest na 20 parę tysięcy złotych. Też warto by było ustalić, czy jest lista części, czy to jest faktycznie, zostało to wymienione. No ale w każdym razie z tego wynika, że samochód na panelkach przeskoczył i dlatego się przytarł, bo cały był blok robiony. No i teraz dzwonię z takim najpierw, jak to zwykle bywa, polubowym zapytaniem, czy coś możemy w tym kierunku porozmawiać, bo faktycznie no, człowiek poniósł dużą szkodę, auto zostało sprzedane jako takie, które no, nikt nie składa, że po generalnym transie silnika auto zrobi 20 tysięcy. No tak. Znaczy ja muszę sprawdzić, kiedy to było robione i czy to było na nowych częściach, czy na używanych, no po prostu to jest też taka kwestia, nie? No ma pan tą listę czy coś, to na maila proszę przysłać. Okej, okay, dobra. No to ja sobie wtedy, jak będę miał tą listę, to będę wszystko wiedział, nie? No. Dobra. Kiedy mogę wspomnieć kontakt mniej więcej? No to, no myślę, że w tym tygodniu, no przecież jak. I też numer telefonu pan tam podał od razu, żeby był jakiś kontakt. Dobra, jasne, no. Dobrze, to przekażę, okej. Okay, dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra, to chyba N47. Gdzie to jest seria 5, tak? Seria 5, ale coś mówi 2000. To tak, to niedaleko tutaj. No, no dobra, no co, zobaczymy, ale to jest już, to minęło, ja nie wiem ile no to powiedział, czasu. Że końcówka 21 roku. No dobra, nie ma co gdybać, zobaczymy, no. Także tak. Dzień dobry. Witam, miałem telefon od Tak, pana. Tak, ja dzwoniłem w sprawie BMW-ki. Aha.
bo tamten siłownik klapy, tutaj u pana jest wersja, że ten siłownik w klapie jest z jednej strony, z lewej. I on wygląda trochę inaczej niż, bo a pan przywiózł w wersji, gdzie jest ten siłownik automatyczny z dwóch stron. Po prostu z innej wersji jest ten siłownik. I ja sprawdziłem, ile kosztuje w BMW ten siłownik i on kosztuje 2150. I no pytanie, no tutaj decyzja do pana, co z tym robimy. Ja te siłowniki, co pan przywiózł, mogę spakować z powrotem i tu też paragon był, to go zostawiłem. To w razie czego, jakby tam to pan chciał zwrócić czy coś, nie? No dobra, no to oczywiście poprosiłbym o zamówienie. Dobra, czyli zamawiamy i działamy, a to spakuję po prostu i włożę do auta. Dobra, super. Dobra, dzięki. Okej, okay. Proszę bardzo, do widzenia. Halo, halo, dzień dobry. Dobry, w sprawie ósemeczki, tak, bo tutaj jakieś rzeczy porobiliśmy, nawet udało się, że przez chwilę samochód wszystko działało i tak dalej, ale on z powrotem chodzi tak jak chodził i tam jest jakiś problem elektroniczny. Podejrzewam, że uszkodzone są w ogóle zegary, bo jak zegary są w tym samochodzie uszkodzone, to takie cuda mogą się dziać. Ja po prostu dzwonię do pana z pytaniem, czy mogę skorzystać z usług firmy, która po prostu nam ogarnia elektroniczne rzeczy. To nie jest ten pan Krzysztof tam z Milanówka, tylko ktoś inny. Tylko, że ja musiałbym tam zaprowadzić po prostu samochód i chcę wiedzieć, czy jest zgoda. Tak, jest zgoda. Oczywiście, no trzeba by pan... No tak, i oni to panu ogarną, bo oni naprawiają takie rzeczy. Jeśli chodzi o te kluczyki, to oni akurat kluczyków nie ogarniają. Ja jeszcze spróbuję tam na tym Krzysztofie wymusić, może się uda. A jak się nie uda, to trudno. Ale tutaj ten temat musimy ogarnąć, także ja fizycznie muszę zaprowadzić im samochód i tyle. Dobrze. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, Kamil, wszystkie telefony załatwione, także działaj z tymi, to co, byśmy chyba, to może ja pojadę ósemką w międzyczasie, bo szkoda czasu, nie? To ja jadę ósemką. 850 zaprowadzona do elektroniki Grabowski, teraz lecimy 550 do Krzysztofa na elektronikę BMW. No tutaj światło przecież w głowę, to już wam mówiłem, co tu będziemy robić, także lecimy. 550 odstawiona do Krzysztofa. Zobaczy, co tam jest za problem właśnie z tym niezgrywaniem się wałka wydechowego. Już tam coś omówiliśmy, zobaczy. No na pewno zrobi to światło przeciwmgłowe, zrobi temat ciśnień w oponach, bo to jest wersja na USA i błąd SOS. My przy okazji testujemy tutaj BMW 525D. I tutaj jest problem, że auto do 2500 nie przyspiesza. Ale zauważyliśmy, że tutaj się ślizga sprzęgło hydrokinetyczne i postaram się wam to zaraz zademonstrować. Spróbujemy, Kamil? O, zobaczcie, wklepany, a tutaj cofnął się ten. Obrotomierz się cofnął. Teraz to on się troszkę cofnął, ale bywało tak, że cofnął się dużo więcej i być może on też na starcie nie ma tej mocy. O, spróbujemy jeszcze raz? Czekaj. O, i dopiero poszedł. Także coś dziwnego się tu dzieje. Są też drgania podczas zmiany biegów, więc wszystko wskazuje na konwerter, czyli sprzęgło hydrokinetyczne. Tak więc porozmawiam tu z właścicielem, co z tym fantem robić, bo na pewno do tych testów nam potrzebna jest też sprawna skrzynia biegów, prawda? Tutaj też jest nowy przepływomierz, nowy czujnik ciśnienia do ładowania i doładowanie idzie zgodnie z planem, czyli to, co jest zadane, to idzie. No nie wiem, teraz może się troszeczkę jeszcze rozkręcimy, zobaczymy, jak to będzie. O, widzicie? O! Ale spadło, co? O, i spada. Tak naprawdę na każdym biegu właśnie spada. Czyli rozebrałeś i mówisz, wymieniasz cały. Ale co? Cały. A kto go tak w ogóle poplątał? No... Nie można... Ty, co to w ogóle jest? No. Ja. A tutaj tar ocel, tak? Tak. O, wahacz go wyjąłeś, tak? No, jeszcze... Czy obelkę chyba. Obelkę. Obelkę tutaj garł. Ja nie mogę, dajcie spokój. Dobra.
Idź Kamil, rób tam diagnostykę w tym, co oddaliśmy. I już. Kamil dostał poważną robotę. Wymienia poduszki. No tu właśnie rozbieram drugi raz, bo się jorgnąłem, że nie założyłem tego ustrojstwa. A to ustrojstwo to bardzo ważna rzecz. No dlatego się wróciłem do tematu. No i dobrze, elegancko. Tamta M3 zrobiony przegląd, tak? Tak. To jadę na próbę, bo pan coś się skarży, że falują obroty i że... A robiłeś diagnostykę, nie? Nie, więc... No dobra, to ja puszczę mu diagnostykę, zanim pojadę. Na próbę jakieś stuki w podszybiu od strony kierowcy, to zobaczymy. Zrobiłem diagnostykę i tutaj wyrzuciło słabą kondycję poziomu oleju, czujnika poziomu oleju i speed recording. Ja już tutaj wchodziłem i sprawdzałem. Chodzi na to, że jakiś tam jednorazowy po prostu brak sygnału był pomiędzy silnikiem a DSC. Skasuję to, od razu pokasuję też adaptację sond lambda. Być może to właśnie powoduje to, że silnik faluje, czy cokolwiek się dzieje. Także właśnie to czynię. Przejechałem już jakiś czas i nie widzę, żeby tutaj jakieś falowanie było obrotami, czy coś. Zresztą wam zaraz pokażę. Zobaczcie sobie. Też od razu wrzuciłem podgląd poziomu oleju, żeby sprawdzić po wymianie oleju po serwisie. Wrócimy na N-kę. Jest na N-ce. Silnik pracuje idealnie. Proszę bardzo. Być może sama ta samo skasowanie adaptacji po prostu zrobiło robotę. Mam nadzieję. Jeśli chodzi o jakieś stukanie tutaj w podszybiu, nic nie słyszę. Być może tam po prostu stukała osłona od filtra przeciwpyłkowego, bo Kamil wymieniał, więc być może tam to wszystko tak zamocował, żeby było w porządku i w każdym razie ja nie słyszę żadnego pukania na podszybiu od strony kierowcy. Wracam do warsztatu i uważam temat za zamknięty. Piątek, piąteczek, piątunio. Przyjechałem z samego rana. Dzisiaj wujka nie ma, bo wziął wolne. Gdzieś tam na weekend wyjeżdża. U Sebastiana, jak dobrze wiecie, samochód, w którym Sebuś walczy z przewodami hamulcowymi. Tutaj Kamil wymienił poduszki i rozdzielacz Niwo. No i proszę bardzo, samochód stał całą noc, nie opadł, równo stoi, jest wszystko w porządku. Zobaczymy jeszcze z tej strony. Tutaj tak samo, także operacja się udała. Kamil przyjedzie, poskłada resztę tych osłon i auto gotowe do odbioru. Ja idę odpalać kalendarz, zobaczyć co na dzisiaj mamy. Jak wiadomo, piątek, piąteczek, piątunio, więc mamy same przeglądy olejowo-filtrowe, jakieś hamulcowe i tego typu rzeczy. To co, Kamil? Ten do testów. Tutaj wstawię, słuchaj, X4 na serwis skrzyni biegów, bo najwcześniej przyjdą te graty. No i tyle tak naprawdę. I później po kolei będziemy wstawiać, nie? A tutaj widzę, że jednak jedna była stara buda nowa, tak? Tak. Opakuj to panu wszystko i tyle, nie? Kamil tam sobie działa, ale w międzyczasie tutaj roboczo zamontował podnośnik ten elektryczny, który jest na jedną stronę. Proszę bardzo. Działa? Działa. Proszę bardzo. Tak wygląda ten podnośniczek. Prosto z ASO, elegancki. Ten był jakiś używany, bo widać tutaj ślady używania, że tak powiem. Cyk. No i tutaj działa. Jadę od razu na jazdę testową. Tu jest samochód, w którym pokazywaliśmy wam, jak się ślizga sprzęgło hydrokinetyczne. Tu jeszcze jeden problem wyszedł podczas testów, a mianowicie problem z przepływomierzem. Założyliśmy przepływomierz Boscha. Jadę właśnie na próbę zobaczyć, jak samochód będzie jeździł, bo tak jak tutaj myślę, są, o, widzicie, rozpadło się, będzie trzeba tutaj zamówić. Tak jak myślę, są tutaj dwa problemy, czyli problem właśnie z mocą i problem tego sprzęgła hydrokinetycznego, także jadę się przejechać, zobaczyć, czy przyniosło to jakiś rezultat. W międzyczasie byłem jeszcze tutaj z autem Mateusza na jeździe testowej po naprawie, po oczyszczeniu mechatroniki w skrzyni biegów i kurczę, zdarzyła się rzecz taka,
że samochód jeździ, ale nie mogę wrzucić żadnego biegu i jedzie tylko do przodu. Nawet jak odpali, to od razu rusza do przodu. Coś tam z linką prawdopodobnie się stało, także będziemy musieli wjechać na podnośnik i zobaczyć. No nic, jadę tutaj tym samochodem na próbę i zobaczymy, tak żeby te wszystkie roboty szły do przodu. No i muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Mimo, że tam błąd tego przepływomierza wyrzuca, być może ten błąd jest spowodowany czymś. Będzie trzeba to zobaczyć. No co, samochód zachowuje się tak samo. Zobaczcie, o. Pokażę wam coś. Zatrzymam się tak delikatnie i zobaczymy, czy będzie takie uderzenie w tyłek. Bo tak jak mówię, tutaj są dwie usterki, moim zdaniem. Brak tej mocy, bo zatrzymamy i zobaczymy, czy kopniak będzie. O, był kopniak. Także skrzynia biegów raz, o. I od 2,5 dostaje takiego cuku. Jestem ciekaw, czy wyrzuci błąd właśnie przepływomierza na tym przepływomierzu Boscha. Jeżeli wyrzuci, no to jest jakiś problem elektroniczny, moim zdaniem. Już takie przypadki mieliśmy i zawsze elektronika Grabowski nam taki temat ogarniali, także zobaczymy, co wyniknie po jeździe testowej. U Kamila finish, tak? Mhm. Dobra, to jadę na próbę, spiszę od razu przebieg, bo pan prosił też o wpis w książkę elektroniczną i od razu wprowadzę ci samochód na sprawdzenie. Od razu pokażę wam, jaki przebieg. Zobaczcie sobie. 63 tysiące. I ja to szanuję. Słuchajcie, dzięki naszym vlogom ludzie przyjeżdżają i wymieniają olej w skrzyni biegów. I cały czas to powtarzam. 60 tysięcy, 80 tysięcy i należy ten olej wymienić w skrzyni biegów automatycznej. Macie później gwarancję, że ta skrzynia będzie działać bardzo długo, wiele lat, bezawaryjnie. Jazda testowa zaliczona, wszystko gra i buczy. Idę zrobić wpis i idę zobaczyć do Kamila, bo u Kamila na stanowisku, zamkniemy tak, u Kamila na stanowisku jest samochód, pan przyjechał ze Szczecina, umówiony na sprawdzenie drgań, bo są drgania po prostu na budzie. Jak silnik pracuje, rzeczywiście są bardzo odczuwalne. Nie podobają nam się poduszki silnika, nie podoba się koło pasowe. Już idę do Kamila. Jak tam Kamil? Poduszki silnika są oryginalne z 2007 roku. Ta, nie wiem, jak dla mnie ta poduszka skrzyni to też trochę tu widać, że się tak, odciska. Tak, odciska łapa. Się, tak. W ogóle zobacz, jak przy takiej małej dźwigni, jak bardzo się rusza. No nie, nie, nie. To tak jak panu mówiłem, ja bym wymienił poduszki i wymienił to koło, bo koło mi się nie podoba, pokaż. Tu też zaraz. Nie, to wszystko wiesz i to przenosi się, a akurat M47 jest bardzo na to uczulone, no to wiesz. Tu widać znaczek BMW i daty. Tak. No i pokaż mi to koło pasowe też tutaj właśnie. No jest nowe, ale bardzo pyli, widzisz? Bardzo pyli, to nawet tutaj widać się osiada, wiesz, tak. No to jest jakiś mieszanka pyłu akurat z olejem, tak, ale no widać tak. Tu po obręczy, że... I to jest jakiejś słabej jakości w ogóle zamiennik jest według mojej oceny, tutaj wiesz, tu tylko Corteco albo oryginał. No dobra, to ja panu... Dla mnie to tu taki zestaw trzeba zrobić, koło pasowe, poduszki silnika, poduszka skrzyni. No. I tyle. Dobra, no. To ja panu to wszystko powiem. Pan przyjechał tak naprawdę na diagnostykę, żeby wiedzieć, co zrobić. No. Na pewno nie jesteśmy w stanie dzisiaj panu tego ogarnąć, także tak. A te silniki są chyba najbardziej czułe na te elementy z historii w ogóle BMW. Tak jest. Pan się, Kamil, decyduje na wszystko. Poszedł się umówić do szefowej. Także tak. No, wiesz co, jak się te elementy wymieni na porządne zamienniki, to będzie petarda moim zdaniem, nie? Sebuś zakończył zawieszenie, wziął się tutaj za wycieki. Dodatkowo zobaczcie sobie, o, standardowa usterka. To jest ten przewód, co tu idzie tu, nie? Tak. Dobra, zamówiony Sebuś. Wyciek jest jeszcze pod pokryjem, tutaj pod kolektorem wschącym. Była robiona rurka ta wewnętrzna i podejrzewamy, że po prostu ta pokrywka
została złożona na silikon. To nie zdaje egzaminu. Słuchajcie, pokrywka oryginalnie ma taką uszczelkę odstającą i niestety tą pokrywkę trzeba wymienić przy takiej operacji. Halo. Halo, dzień dobry. Panie Adamie, coś wiadomo, co stało? Znaczy ja powiem tak, ja potestowałem ten samochód i rzeczywiście z tą skrzynią coś się dzieje. Ale ja myślę, że to też nie jest tylko wina tej skrzyni biegów, że tak się dzieje. I okay. Szczerze i tak by trzeba tą skrzynię zrobić, bo jest też takie, jak się dojeżdża do świateł, jest kopnięcie, po prostu takie uderzenie jest. Tak, jest takie, no. Ta skrzynia raz się ślizga bardziej, raz gorzej, raz jeździ ten samochód lepiej, raz gorzej. Też nam tam wyrzuca problem z przepływomierzem i jesteśmy właśnie w trakcie tak naprawdę testowania. I powiem tak, kurde, no z tą skrzynią to też nie jesteśmy w stanie od razu tego zrobić. Nie, no wiadomo. I szczerze, dlatego się też chwilę zastanawiam, co z tym fantem zrobić, bo kurde, no też nie bardzo jest jeździć tym samochodem, tak. Tutaj szefowa jakiś termin widzę, coś, ten, 4 lipiec. Czyli... Czyli jakby samochód mógł zostać, chyba że go potrzebujecie, no to co innego, ale jeżeli on, bo to 4 lipiec jest za tydzień tam trochę z plusem, nie? To byśmy tą skrzynią się zajęli, po prostu zdjęli ten konwerter i tak trzeba to zrobić do dalszych testów, bo tak jak mówię, ja się wczoraj zastanawiałem w ogóle, co z tym fantem zrobić, ale jak ona tak jeździ, to też to testowanie jest do kitu, no. Dobra, to ja zaraz pogadam z mężem i tam znać co i jak. Dobra, super, dobra, dzięki, w kontakcie. Kamil składa tu wszystko. Z tego co widzę, to trochę tutaj rozbierania było, Kamil. No trochę tak, no tutaj to te wszystkie rzeczy. No tak, spineczki, pierdołeczki. No ale dobrze, że działa, no ja już no tu tak, patrzyłem właśnie też, nie? Przełożyłem to, wiązkę już podłączyłem, no to... Jest cyk, wszystko. O, ale możliwe, że wypinałem i trzeba, a, i trzeba zrobić inicjalizację. Może teraz tak być, wiesz, bo... Dobra, a zobacz teraz. To może być tak, że wystarczy... Może nie działać, bo jak już ręcznie to zrobiłem, to on już nie wiem, czy... No dobra, to pokażemy jak... A, bo już możesz zrobić inicjalizację, tak? Jakby co? Tak. Bo już nie będziesz nic odpinał. Robiłem nawet raz, jak już ten na krótko podłączałem. No i literka. Gra i buczy, dobra. Ty składasz te graty i tyle, nie? Tak. Rwiemy? Tak, tamtej, bo z boku sobie stan. Co za listę chyba, nie? Poczekaj, ja ci tu przytrzymam, tak, o. O, dobra, to już się urwało, a i tak jest, wiesz. No to i tak było dębka. To i tak by nic nie dało, to nie dałoby nic. To by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic. Ja trzymam go. Trzymasz? Dobra. Trzymasz go, pokaż. No dekiel na pewno nie był wymieniany, bo wygląda na staruszka, no. Sebek. Nie, no BMW. A, no tak. No. No. I tu podciekało, tu podcieka. Kurde, ale że te? Jest alu? Tak, bo w tym jest alu. W czym? O, w tym oznaczeniu, to jest 4-4, o. Tak. A 4-8 okay, ma... Okej, bo to jest 5-4-5. I na podstawie tego była robiona Alpina. Mimo, że kupowali na przykład 550, to i tak wkładali silnik 4-4, nie? Aha. Także tak. Dobra, dekielek do zdjęcia. Jestem ciekaw, jaką rurkę tam wsadzili, jak to zrobione jest, tak, wiesz, szczerze. A cały różowiutki jest, co? Mamy chwilę, więc wjeżdżamy Mateusza samochodem, bo tutaj coś się z linką stało. Samochód jeździ tylko do przodu. Nie można zmienić biegu. Zresztą zaraz zobaczycie, odpalę samochód i sam od razu ruszy bez jakiejkolwiek zmiany. Odpalamy. I zobaczcie, i od razu jedzie. Także tak. Dobra, jak tam Kamil? Pokaż, co tu się wydarzyło. A, wypięła się z prowadzenia. Więc trzeba ją odkręcić. O! I teraz jest na... O, widzisz? Trzeba ją odkręcić i ona musi tutaj wejść, nie? A, i się tutaj w ogóle, o, wykręciło. Dobra, to po obiadku to ogarniemy, nie? Mhm. No chyba jest zepsute. Też mi się nie podoba. O, cholera! Ty, ciekawe, nie? Odkręcasz? Aha.
Linka poprawiona u Mateusza. W to miejsce wstawiliśmy G30 do Kamila na serwisik i na wymianę poduszki z lewej strony. Mamy to wreszcie. Poduszka przyjedzie, będzie, powinna być, Kamil. Niebawem, powiem tak. Tak, tak, dokładnie. Ja tutaj na stanowisku elektrycznym, tak zwanym elektrycznym, mam samochód z silnikiem z bezpośrednim wtryskiem, czyli N43. Robię diagnostykę, bo są jakieś problemy. Ja już mniej więcej wiem, jakie problemy. Właśnie też czekam na część. Już sobie tutaj porozbierałem nawet. Podmienimy elektrozawór Vanosa. Tylko zaraz zobaczę, który. Poza tym leci tu olej, tak jak widzicie, jest troszeczkę mokro. I za chwilę, już jak będę wiedział, który, to go podmienię. Pojadę na próbę i zobaczymy, czy wszystko jest w porządku, bo tutaj po prostu sporadycznie wyrzuca czek i wszystko wskazuje na to, że jest to problem z elektrozaworem Vanosa. Diagnostyka zrobiona. Wychodzi na to, że to jest wina elektrozaworu wydechowego. Ja już tu go odpiąłem, tak naprawdę jeden odpiąłem, bo zawsze mam z tym problem, nie wiem, czy górny jest wydechowy, czy dolny. Umyłem to, żeby się nie pobrudzić przy odłączaniu wtyczki. Puszczam jeszcze raz test, żeby się przekonać, gdzie jest otwarty obwód i będę wiedział, który dokładnie elektrozawór jest do wymiany. Także cofamy się i jedziemy. W V8 to jest prosta sprawa, wiadomo, gdzie są elektrozawory, a tutaj tak naprawdę zawsze mam z tym problem. Może być tak, że górny to jest właśnie ten wydechowy. Zaraz zobaczymy. O, zrobiła się diagnostyka. I proszę bardzo, odpiąłem zawór ssący. Tak więc wymieniamy zawór dolny. Dolny to jest wydech, górny to jest ssący. No i słuchajcie. Sebuś zdjął dekie leki, się okazuje, że samochód ma ponad 400 tysięcy i ma oryginalną rurkę. Sprzedając ten samochód, deklarował, że rurka jest wymieniona. Zaraz zadzwonię do właściciela, co z tym robimy, bo jak taka sytuacja, to co, Kamil, to rurkę trzeba by chyba zamówić, nie? Jest na wierzchu. No bo jest na wierzchu, nie? To żal nie zrobić. Dokładnie, dzwonię do niego, dzwonię. Dzień dobry, dzień dobry. A, witam, witam. Ja mam pytanie, bo my zdjęliśmy ten dekielek i tutaj jest oryginalna ta rurka. A, czyli tam nic nie wymienia. Bo tu był jakiś rozrząd czy coś, pan wie? Nie wie pan. No rozrząd był robiony, niby. Ale kiedy był robiony? Może tak robiony jak ta rurka, tylko kiedy bym chciał wiedzieć, o. Bo dekielek jest z 2008 roku, tutaj ten założony od tego. I teraz co robimy w takim momencie? Bo jesteśmy już tak daleko, że ja tą rurkę mogę po prostu tylko tyle, że muszę ją... Rurkę to trzeba zmienić już, jak jesteśmy tak daleko. No tak, no bo to bez sensu, ja biorę to, a pan za miesiąc będzie problem, nie? Nie, no to wymienimy na tą taką, ja już tam nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale wiem, że jakaś tam jest... Customowa taka, no ja ją zamówię i tyle. Dobra, no to wszystko wiem, co robić. Jest już tak rozebrane, no to bez sensu, żeby to, wie pan, dłubać jakoś inaczej, nie? To ja ją zamawiam i tyle, no, także wiem, co robię. Dzięki, dobra, dzięki. Nie, jak tak daleko jesteśmy, no to trzeba zrobić to tak, jak przynależy. Dobra, dziękuję. Dobra, no, dobra, pozdrawiam. Także słyszeliście, jaka sytuacja. Sebek, to w takim razie ten samochód do wypchnięcia, a tobie wstawię X-a na ten intercooler i tą rurę. No bo tu nic więcej teraz już nie zrobisz, nie? Przygotuj do wypchnięcia i tyle. Tu jeszcze Sebastian znalazłeś. Co, no coś mi nie pasuje. To tu chyba musisz podważyć, w tym miejscu. Tu w tym. Nie, tu? Nie, no właśnie to jest w sam środek. A wiesz, co się stało? Jest ten, gumki tak spuchły. Dobra, fleksa trzeba wziąć. Wyjąłem elektrozawór i w związku z tym, że elektrozawór wygląda tak, jak wygląda, zobaczcie sobie. Sitka praktycznie nie widać. O, z tej strony widać, z tej strony nie. Wyjąłem też elektrozawór ssący. Wygląda tak. Ale w związku z tym, że on jest sprawny, to wyjąłem go tylko po to, żeby ten
nagar usunąć, wyczyścić i założyć po prostu elektrozawór po czyszczeniu. Tego nawet nie czyszczę, bo jak on już się zacina, to tak naprawdę wyczyszczenie pomoże na chwilę. Wszystko poskładałem na gotowo. Wymieniłem też jeszcze o-ring w elektrozaworze tym starym, bo był po prostu, ten jest sztywny i kwadratowy, nie uszczelnia, wylatuje olej. Ale zanim skasuję błędy, zrobię jeszcze jedną rzecz, którą wam pokażę. Jest to taka bolączka w jedynkach, w trójkach. Jak się kręci kierownicą, to czuć na kierownicy takie po prostu i. Każdy myśli, że to problem jest z taśmą, a to nie jest problem z taśmą, tylko słuchajcie, problem jest z filcem, o. Z filcem, który tam jest, dokładnie tam. W tym miejscu, zobaczcie sobie. Także zaraz to przesmaruję naszym specyfikiem. O, zły specyfik wziąłem, bo wziąłem do elektryki. Specyfik wezmę, o, silikonik. Także przesmaruję, poskładam, kasuję błędy, jadę na próbę, od razu zobaczę, czy piszczy takie różnica. Pojechałem właśnie na próbę autem po wymianie tego elektrozaworu. Po skasowaniu błędów oczywiście odpaliłem, przegazowałem, błąd nie wystąpił, tak więc jadę na próbę. Od razu chcę wam pokazać, że o, w kierownicy cisza, także to też jest bardzo irytujące dla każdego, kto kręci kierownicą i takie i a. Na pewno tego nie lubicie. No nic, jadę na próbę, przejadę się, wrócę, podłączę komputer. Jak będzie wszystko w porządku, no to operacja się udała. Klient czeka w poczekalni i będzie mógł sobie pojechać. Ale najpierw musi zapłacić. Elektrozawór 350 zł. Diagnostyka, robota, przesmarowanie tego, a w granicach 250. No i czyściutko, słuchajcie, operacja się udała, tak więc kończymy temat i pan może sobie zabierać samochód. U Sebastiana na stanowisku X5, w którym wypinała się rura. Proszę bardzo, tak to wygląda. Wszystko wyrobione. Klient się zgodził na wymianę interkulera na nowy. Tak więc zakładamy nowy, zakładamy nową rurę i powinno wszystko banglać, powiem tak. I co, Sebuś, wyrobione tu? Chyba tak, nie? Mhm, tak. To tak, żeby to nie zdało egzaminu. No, pan chciał, żebym porzeźbił je na wkręty, no. A później powie, serwisowany w ACS. Ktoś rozbierze i zobaczy i powie, no ładnie w tym ACS rzeźbią, co? Jak można na trytytkę złapać, to można, no ale nie takie rzeczy, nie? No. Pokażę wam tutaj starą rurę, zobaczcie sobie. O. Widzicie tu? A widzicie tu? Ona się po prostu parę razy już wypięła. Zresztą była już tutaj sztukowana. Tu jest też uszkodzona. I tutaj tak samo to mocowanie jest słabe. Także to po każdym zapięciu po prostu słabo trzymało. I do tego tutaj w jarzmie, w interkulerze również po prostu nie współgrało. I tyle. O, Kamil. Proszę, śrubki. O, trzy. No tak. To są śrubki, słuchajcie, bo Kamil tam poduszkę wymienia w X-Drive G30 i się urwały śrubki od poduszki. Poduszkę udało się już wstawić, tak? Tak, tak. Dobrze, także śrubki przywiozłem, Kamil będzie mógł wymienić. Z tego co widzę, Sebuś już skończył robotę, ale też poskładał X-a, tak? Tak, pogazowałem je z cacy. No i elegancko. Także, znaczy pojedziemy w poniedziałek na próbę, no zobaczymy, tak, nie? Tak, żeby była pewność. Słuchajcie, tu na koniec mieliśmy taką sytuację, że pan przyjechał z samego rana z partyzanta na diagnostykę. Zresztą pokazywałem wam elektrozawór Vanosa. Wymieniliśmy, wszystko działało. Pan przyjechał z pretensją, że te elektrowanosy nie są po 360 zł, tylko po 150 na Allegro, po czym pokazał mi na Allegro elektrozawory, a to elektrozawory są do N52, które są inne niż do N43. No i miał pretensję, że wzięliśmy, że bierzemy marżę w ogóle. Ja powiedziałem, proszę pana, no jeżeli ma pan pretensje, jeżeli nie podoba się panu, że bierzemy marżę, proszę przyjeżdżać ze swoimi częściami. Chcę nadmienić, że w ogóle te elektrozawory do silnika N43 kiedyś w ogóle nie były dostępne z zamiennika, tylko z oryginału. Z oryginału kosztują ponad 700 zł. Z zamiennika tak naprawdę są mniej więcej od 220 do 400 zł. My włożyliśmy taki właśnie za dokładnie, on w detalu kosztuje chyba 377. My go mieliśmy po zniżkach za 299, także od razu wiecie jaką mamy marżę.
Ale słuchajcie, no kurde, każdy zarabia na częściach i to nie jest żadna nowość. Niektórzy mają pretensje, że mechanik bierze w ogóle pieniądze dodatkowe za części. Słuchajcie, ja musiałem usiąść, przewertować hurtownię, sprawdzić dostępność, na którą godzinę będzie i tak dalej. Straciłem czas. Normalnie bym wziął po prostu za to. Także to na jedno by wyszło. No słuchajcie, idziecie do sklepu, też płacicie za mleko z marżą. Nie ma tak, nie ma nic za darmo tak naprawdę. Kurde, pan z wielkimi pretensjami. No od słowa do słowa w końcu wymontowałem część. Pan w ogóle mówi, co pan robi, co pan robi? Ja mówię, proszę pana, nie będę z panem dyskutował. Zakładam panu starą część i proszę się więcej nie, u nas nie pokazywać. Szefowa oddała pieniądze, podpisał fakturkę, korektę. I tyle, i się pożegnaliśmy i mam nadzieję, że pan sobie to wszystko sprawdzi w internecie dokładnie, że te elektrozawory do N43 właśnie tyle kosztują i troszeczkę sobie przemyśli w ogóle, co zrobił. No i mam nadzieję, że będzie żałował, że tak w ogóle postąpił. Kurde, no słuchajcie, nie wiem, no jestem tak wkurzony, że szok, no. I to właśnie jest z takimi klientami, którym się pomoże tak od ręki. Klient wjeżdża, ciach, ciach, dobra, tutaj, cyk, wszystko ładnie, pięknie, a nagle z awanturą, bo zadzwonił do jakiegoś kolegi mechanika z Garwolina i on powiedział, ty słuchaj, te elektrozawory to po 150 zł, ale cię złoili. No i słuchajcie, no jak mu tak nagadał, to pompa taka. Także niech teraz zadzwoni do kolegi mechanika i podziękuję mu za wszystko serdecznie. Słuchajcie, tym akcentem kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Napiszcie w komentarzach, co właśnie myślicie o tej sytuacji. Zresztą widzieliście sami, jak demontowałem, jechałem na próbę i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tam przysmarowałem panu kierownicę, bo poprosił. Tak więc zrobiłem jakieś rzeczy, kurczę, dodatkowe i gość przyjeżdża z jakąś pretensją. No kurde, no nie mogę tego pojąć, no. Dobra, już nie będę, bo się troszeczkę zdenerwowałem i rozgadałem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.